Dziś jest dzień niepodległy. Dziś jest dzień budowania Polski. Wschodnia Europa, pagórkowo, pagórkowaty. Wschodnia Europa, co to jest to, takie ludki tu? A, że ktoś już tu jest. Słowacja. Nie no, to będziemy Polskę chyba budować. To chyba w ogóle Kraków. O ja. Łatwy, średni. Co tu jest? Na przykład zarządzanie energią, wyłącz. O ja. Gramy na łatwym czy na średnim? Nie no, chyba na średnim, bo widzę, że jest cykl. Średni. 1970. Dodajmy 1970. Dobra. To może być trudna gra. Ale musimy przyciszyć muzykę, bo jak mi będą tak... Dobra, moi drodzy. Aha, i co teraz? A jakiś tutorial? O, shit, ja już nie pamiętam, jak się w to grało. Dobra, mamy tak. To są pieniądze. To są dolary. To jest data. To jest nie wiem co. Temperatura, wiatr, robotnicy, bezrobotni, dzieci, szpital. To jest jakieś ustawienia, stan zasobów, statystyki, lista pojazdów, lista linii, stwórz miasto. Pokaż wyszukiwanie znaczników. Tworzenie grup biur budowy. O ja. Budynki z warsztatu. Okej, czyli mamy tak, transport. Transport dla obywateli. Dobra, gdzie się wybudujemy? Nie no, muszę tą muzę przyciszyć, bo ona jest... ciężka. Gdzie jest granica mapy? Aha, tu jest granica mapy. I tu jest na przykład jakieś przejście typu Szejzlachl. Przejście i prąd. Tu też jest przejście i prąd, i tu jest przejście i prąd. To nie wiem, czy się tu nie pobudować. Bo tu jest dużo gór i nie ma rzeki. Ja myślę, że przy rzece to jest spoko. Chociaż tu jest tak, wiecie, takie równiny są. Ja wiem, że tu się sprzedaje rzeczy, trzeba mieć fabryki. Dobra, tu się będziemy budować. Zaczniemy od... Dobra. Żywność, alkohol, różne. Małe pole. Dobra, zrobię małe pole, zrobię duże pole. A co to pole jakieś takie krzywe? O. Zrobię drogę. Okej.
I zrobił jakiś budynek mieszkalny. Niskiej jakości wiejskie mieszkanie. Kość za mieszkanie. Aha, że to są różne. Ile tu ma osób mieszkać? Dobra, ale my to nie jest wszystko, bo my musimy budownictwo. Biuro budowy. Darmowe. O. To jest nam potrzebne. Puszczam play. A czemu to się samo buduje? Budynek jest za niska. Dwóch bezrobotnych się wprowadziło. Dobra. Jeszcze nie chcę prądu. Na razie sieć postawię energetyczną. Jak się doprowadza prąd do budynku? Czekajcie, coś tu jest nie tak. Święto Niepodległości, a tutaj budowanie komunizmu? To jest duch Bożego Narodzenia. Tak. Dobra. To muszę prąd jeszcze dostarczyć. Nie wiem, to się jakoś do budynku doprowadza, czy co? O, czekajcie, jest coś. Nie, to też jest coś takiego. Transformator, panie. To jest ta podstacja, to jest transformator? A jest, pokaż połączenia, czyli to jest zasilane. Ale nie ma prądu. Czemu nie ma prądu? Max ilość energii do zakupu ustawiona na 0. Gdzie to jest? Okej, coś kupujemy chyba. Dobra, bo on chyba nie ma prądu jeszcze, ten transformator. Nie da się, o co chodzi? Tu muszę jakoś to zaznaczyć, ale nie wiem jak.
O, usuń linię, dobra. To pewnie ten kabel może tylko do jednej dojść. O. Dobra. I teraz ta ma prąd. Dobra. Zezwól mieszkańcom na wprowadzanie się, tak. Zezwól mieszkańcom bez wykształcenia. Wszystkim zezwalam. Robotnicy. Robotnicy w wieku produkcyjnym. 21 na 30 max, to znaczy na 30. Co więcej ich nie będzie? To pole nie jest przypisane do żadnego kołchozu. Aha, czyli muszę kołchoz zbudować. Dobra. Mały kołchoz, średni kołchoz. No to mały chyba zrobimy. Nie wiem, co to są za taśmo... Aha, to są te taśmociągi tam później do tych. Dobra. Dobra. Nie rozumiem, czemu to się niczego nie... Aha. A to jak się to buduje w jakiś sposób, jak nie ma budowniczych? Musisz teraz podłączyć z kablami, transformer musisz postawić. Dobra. Dobra, jak się przypisuje pole do kołchozu? Pole wymaga robotników albo maszyn do siewu. Za późno na siew, nadchodzi zima. Aha, zajebiście, to se fajnie zrobiłem. Dobra, czemu temperatura jest zbyt niska? Pokaż połączenia ciepłownicze. A, bo oni nie mają tego. Mała ciepłownia. No ale ja będę potrzebował do tej ciepłowni pewnie jakiś ten. To musi być płaski teren. Dobrze, w tą stronę. Jaka konstrukcja tu się nakłada? Pięknie. W tym roku fajrant i nie trzeba jeździć na pole już, panie towarzyszu. No nie trzeba już dziś robić, bo jest koniec. Jest jeden stopień. Ludzi mam ilu już mieszkańców? 29. Dobra, ale to będzie potrzebowało jakiegoś węgla, czy czegoś takiego. Brak pracowników, brak materiałów, brakuje węgiel. No dobra. No to co, no to trzeba kopalnię węgla zrobić. To jest kiwon. No tak, ale żeby kopalnię węgla zrobić, to trzeba mieć i gdzie go kopać. Czy ktoś wyszukuje węgiel, czy jak to działa? Czy po prostu się go na górze kładzie, bo ja już nie pamiętam, jak to było. Na mapie masz węgiel, gdzie jest? Gdzie jest na mapie węgiel? Może tu gdzieś będą jakieś zasoby czy coś? Pokaż siatkę, poziomice.
Lewy dolny róg. Lewy dolny róg. Nie widzę nic. Prawy dolny ten? Wymagane badania, mapa geologiczna. To jak to zrobić, takie badania geologiczne? Tu są, czekaj, tu. Przywróć teren, narzędzie pomiarowe. Nie. Kliknij tam potem węgiel w tej mapie. No to kliknąłem węgiel i nie da się. Ukryj, wybórz, narzędzia, transport, przemysł. Może tu jest gdzieś, zbadaj jeszcze. No. Tu jest jakiś list. O. Aż jest zbyt wysokie, by zrobić w tej chwili więcej niż 50. Okej. No to co? Mikro nie działa, no zdarza się. Dobra. No bo to wygląda, jakbym musiał za każdym razem, ale to kosztuje.
Tak, pracowników i cię. Halo? Halo? O! Ktoś poszedł! Czy to nasz pierwszy sprzedawca idzie tu? Ludzie wyszli z domu. Ty, oni chyba do pracy wyszli. Która jest godzina? Okej, okay, jest. Są sprzedawcy, tylko skąd oni mają, czy oni mają jakieś mięso skądś, czy co się dzieje? Czy ja mogę jakoś importować to mięso, czy... Może tu trzeba coś importować. Okej, okay, automatyczny zakup. Dobra. Dałem, żeby coś kupowali. Problem. Niskiej jakości wiejskie mieszkanie jest problem. No ja wiem, że temperatura jest zbyt niska. Nie wiem, mogą kozy sobie postawić chyba do grzania, no bo co ja mam zrobić im? Kup hodowlę zwierząt. Spokojnie, ludzie. Niech najpierw zaczną, nie wiem, z drzewo ścinać, bo... Dobra, no potrzebuję ten węgiel. I nie wiem, jak go znaleźć. Czemu cena kopalni się zmienia? Nie, kiwonu jakiegoś względem tego, jak ruszam mapą. A. Tu chyba jest najlepsze złoże tego.
Węgla. Dobra, moi drodzy, tu będzie kopalnia węgla. Nie, co to jest? Jak... Ruda, tu się sama ruda węgla. A ją jeszcze trzeba przerobić. I to wszystko trzeba oczywiście drogę tu zrobić. Nie wiem, gdzie idzie ta droga. A tu. Jakiś znacznik mi się pojawił i nie jestem w stanie go zniknąć. Dobra. To co, teraz by się ten prąd przydał tu na pewno. Ile to prądu żre? Gdzie to jest napisane? Czekajcie. Kopalnia. Co, znów mi mikrofon nie działa? Działa. 10 i 15. To chyba musi być jakiś gruby kabel do tego. Dobra, niech oni to zaczną budować. Tylko, że to musi pracować, bo w tej grze to się można zbankrutować. To nie jest City Skylines. A bo oni to jeszcze budują. Kurde, noc się zrobiła i co teraz? Tu dalej oczywiście nikt nie pracuje, tak? Może trzeba budynek zrobić? Czekajcie, blok z cegły. Nie wiem, co to. To są jakby takie wymagane badania, konstrukcja. Aha, to są jakieś badania wymagane.
Coś tu budują. Dobra, to już zbudowali. A nie, to jeszcze jest jakiś etap budowy. Ale to też by się przydał jakiś blok znów. I tą ciepłownię pewnie gdzieś tu postawimy, nie? No to teraz trzeba tu blok postawić. Znów. I to jakieś spory. Ale teren trzeba wyrównywać za hajs. No i ta podstacja tu jest, tylko że ja potrzebuję do niej napięcia, ona chyba. Jakby nie wiem, jak ten prąd tu doprowadzić do końca. Elektryczność. A w ogóle wodnych kanalizacyjnych nie mam, czemu? Było. Aha. Nie ma zarządzania wodą. Dobra, to co z tą elektrycznością, co? Może taki transformator trzeba zrobić? Chyba, że to bezpośrednio, nie wiem. Ale widzicie, że to... Nie wiem, gdzie to podłączyć nawet. Takie coś mogę tu podłączyć. Rura chłodnicza, chłodnia kominowa, ok. Co tu jest napisane? Rzeczka podziemna, możesz aktywować widok podziemny zaznaczając pole wyboru w prawym dolnym rogu, ok. A to? Okej. No i co? To za ciekawa gierka. Nikt mi nie podpowie, co tu trzeba zrobić. No dobra, dajmy play na razie. Może się ludzie wprowadzą. O, wprowadzili się od razu. Tu też jest 120. O, tną drewno. A czy oni to drewno jakoś sadzą z powrotem? Czy ono samo odrasta? Produkują, a tu? stopni. Nie potrzebuję ciepłowni. Jaka jest w ogóle pora roku? Marzec. A to będzie tylko cieplej na razie. Dobra, co z tym prądem? Dobra. Podłączyłem prąd, ale to taki, wiecie, taki zwykły tu podłączyłem. Ale on nic nie produkuje, może dlatego nie zużywa prądu. Dobra, tu trzeba doprowadzić transport. Materiały sypkie. Tu są materiały sypkie. Taśmociąg.
Okej, czyli ten taśmociąg. Dobra, muszę poprowadzić stąd do tamtąd, ale jak to zrobić? Bezpośrednio z budynku do budynku, czyli musiałbym mieć jakiś budynek. O, na przykład coś takiego bym musiał mieć, tak? O, patrzcie. Czemu mi się to chowa? Jak to zrobić, żeby to się nie chowało? Przypnij. Dobra. Okej, robię taśmociąg. No ale czemu pracowników nie ma w kopalni?
mikrofon przestaje. Do dupy z takim mikrofonem, dobra. Nie ma tu gdzieś czegoś na zasadzie autobus, o jest. Dobra, są dwie strony autobusów, no to nam jest na pewno potrzebny jakiś taki duży. Ten ma jaką prędkość? 65 i 80. 60. 7, o ten jest dobry. Kupię dwa autobusy, dobra. No i teraz muszę transport, jakieś, nie wiem, linie trzeba zrobić autobusowe, czy coś takiego? Utrzymanie. Dworzec, pały parking, motozbyt. Nie wiem, może trzeba tu kliknąć i zrobić jeden wystarczy przystanek obok zakładu pracy, nie musisz teraz widzenia wyznacz linię w zajezdni. Okej, nowy przystanek. Halo. No nie wiem, co jest grane. No co chwilę mi mikrofon się wyłącza, ale to ciężko. Dobra, materiały sypkie. Cement? Cement nie chce. Otwarta skrzynia. To może węgiel wozić? Nie.
Wywrotka. O, to może wozić węgiel. I teraz, która może wozić najwięcej węgla? Ta może 12 ton wozić. I 18 na godzinę. O, 60 na godzinę. Ta może 25. Ale jest bardzo powolna. To chyba wezmę tą. Czy jej się coś przypisuje? Tak. Ona na eksport będzie wozić. Albo tu. Ładunek. No i co? Nie, dobra, mikrofon działa. Zobaczymy, czy ona się załaduje tym węglem. Aha, tu mieliśmy jeszcze przejście dla pieszych zrobić. Zajebiście. O, ładuję go. Ja bym dodał jeszcze nowy przystanek, też żeby za granicę wywozić węgiel i sprzedawać. Dobra, tylko co on zrobi z tym? Czy on tą wyładuje im ten węgiel tutaj? Prawidłowo, czy jak to będzie działać? Bo jedzie ta ciężarówka. Co, znów mikrofon? Nie. Patrzcie, jak ona sobie jedzie. Tu by się taka z drewnem przydała. Aha, bo... A, już wiem, o co chodzi. No tak. Kup maszynę. I teraz potrzebujemy do wożenia drewna. I co on teraz będzie robił? Aha, on zbiera. Dobra, czyli to ciągle nie jest to, co my potrzebujemy. I on musi jechać stąd. Teraz tak, tu ma, załaduje drewno, tu wyładowuje drewno, a ładuje deski, a tu wyładowuje wszystko, czyli mam nadzieję, że po prostu będzie sprzedawał drewno. Dobra, gdzie jest ta ciężarówka od węgla? Ta jest 12 ton węgla wiezie. I zobaczymy, czy go teraz wyładuje, czy nie. Dob-
Dobra, wyładowała cały węgiel i jedzie na pusto do granicy, czy co zrobi? Nie, wróciła. Jak jest na pusto, to jest na tyle mądra, że po prostu wraca. Okej. I oni coś tu grzeją. Czyli co, w tym budynku już będzie ciepło? Ile tu jest stopni? Gdzie to jest napisane? Jest 20... Nie, czekajcie, co to jest? No jest 20 stopni, czyli chyba jest git już. Ci wożą ludzi, ale mało. O nie, deszcz. Dobra, jak ten z drewnem wygląda, ty? Tu jedzie, tak? Dobra, i on mi wyładował całe drewno. I on sobie je od razu załadował. I wiezie to na eksport, tak? Niczego nie przypisano, a co tu się przypisuje? Nie. No bo ja rozumiem, bo to jest chyba tak, że jak buduję, a nie mam tych placów zaopatrzonych, to muszę wszystko kupować z zewnątrz. Tak było, nie? Dobra, import zasobów. Pojazdy, import, ok. No i co? Coś sprzedam? To drewno? No on się opróżnił. A czy to mi jakiś pyzysk dało? Może w dolarach? Nie. $13 za tonę. Coś tam powinienem zarobić. A jest tu jakiś eksport. To może będzie w marcu, bo co tu teraz mamy? Też jak węglem się zapełnią, to... Bo ile tu jest tych... Okej, to jeszcze raz kupię taki samochód do drewna. I ten... Jak teraz? Może nie wiem, coś tu kręciłem w kablu. Nie wiedziałem, że tam się coś kręci. Poziom zadowolenia w tym budynku. Dobra, zobaczymy, co będą jeszcze pisać. Da się go jakoś zatrzymać? Nie możemy składować ani wysyłać węgiel, bo co? Bo jest za mało tych, tak? Ciężarówek węglowych.
Dobra. I jedziemy z tymi ciężarówkami, wywrotkami. Jeśli to się tak szybko przerabia. No bo ci ani też kopać nie mogą, bo się zapełniają. Daj cel donetów na mikrofon. Ja co sobie kupię mikrofon, ludzie, co będę zbierał? Zbierałem jak byłem mały. A ci przerabiają, no dobrą wydajność mają tego przerobu. Jak to pole? Postęp wzrostu. Okej. Tutaj widzę, że dodają tą energię, jest git. Tu coś przyszło. Produkcja zatrzymana, mała ciepłownia. Produkcja. Czemu? Mała ciepłownia, czemu produkcja została zatrzymana? Ale produkują. Tylko czemu? Bo jest ciepło, to chyba mało. Czy chodzi o pracowników? Tym brakuje ciągle drewna. A ci już nie mają co wywozić, tak? Bo tu jest 600 ton do wywozu. Zil 133, muszę takiego kupić. I to dużo. A, bo widzicie, bo to jest przewóz ściętych drzew. I teraz muszę na tego. To jest do, tak, to jest do drewna. I muszę na nich skopiować. Bo widzicie, że on ma jakby ten dźwig do wożenia i dzięki temu dźwigowi chyba szybciej rozładowuje i załadowuje te wszystkie rzeczy. Może to jest sekret jego. A, patrzcie.
Dobra, nie wiem co to może to wzmacnia, czekajcie. No dobra. Nie wiem, to jest grane. Zobaczymy. Dołożyłem mieszkań, żeby tu się nowi ludzie wprowadzili. Wszystko po to, żeby więcej pracowników pracowało w tym. Tylko ja nie wiem, czy to jest na aktualny moment, czy w ogóle ilu pracowników pracuje. Chyba aktualnie, nie? A, jest bezrobocie bardzo niskie. To nie, to trzeba więcej bloków wybudować. No i git. I to jest co? Szkoła. Do szkoły personel, nauczyciele, dzieci chodzą. Tu chodzą dzieci do tego. Dobra, i tu im się nie podoba, bo nie może skorzystać z oferty kulturalnej, nie może odwiedzić baru. A czemu nie mogą odwiedzić baru? Niech se idą do baru. To nie stać ich, czy nie rozumiem o co chodzi? Mają tu tak, tu mają bar, to jak go nie mogą odwiedzić? Nie mogą, zakaz jest. Gdzie jest zakaz? Nie ma zakazu żadnego na bar. Nie może odwiedzić kościoła? Jest tu coś takiego jak kościół. Drzewa i co? I dodatki. Kultura, kino, galeria. Sport, handel. Ale im zrobimy boisko piłkarskie na wzgórzu. Patrzcie na to. Tym się jakoś wszystko podoba, tylko tym coś nie odpowiada. Brak przedszkola lub miejsc w nim, ale jest przedszkole i jest w nim miejsce. Tylko zimno trochę. Dobra, to trzeba linię ciepłowniczą zrobić, tak? Naprawdę to się tak buduje? Nie, nic nie kumam. Co to kurwa jest? O co chodzi? Czemu on się nie chce zbudować? Jakie wzgórze blokuje? Tu nie ma żadnego wzgórza.
Ale z jaką inną infrastrukturą? To co ja mam zrobić? Aha, bo oni to na powierzchni budują. Dobra, to wiele wyjaśnia. A nie ma linii podpowierzchniowej? No bo jak przez drogę przejechać? Coś jest nie tak, no bo ja muszę ten ciepłociąg puścić. Masz również zasoby, towarzyszu. Wiem, ale nie wiem co z tym zrobić, no. Uczę się dopiero, nie wiem jak ciepłociągi działają. Musi się jakoś dać przez drogę przejść. Dobra. Na pewno się to da jakoś zrobić. Fajnie było, gdyby ktoś powiedział jak. Bo bez tego może być ciężko. Oferta kulturalna. Kino. Galeria sztuki. Nie no, to kino im damy. Co o tym myślicie? Nie wiem, gdzie ten kościół się robi. Restauracja, bar. Remiza. Nie wiem, gdzie się kościół daje. Nie ma w naszym mieście miejsca na kościół. Budynek jest bez zasilania. Czemu? Po co ta droga tu jest do tej rozdzielni? To mnie zastanawia. Aha, tu jest ten tartak. Dobra, czy my już mamy jakieś dochody? Bardzo małe, 2000 z eksportu. A trzeba zacząć pracować nad eksportem. Ci co robią? Ci tu drewno przywożą.
i ładują deski sobie i wywożą je. A ci węgiel. Znalazłem taki komentarz w internecie. I just figured out that you can QA while dragging pipeline. Okej. No to zobaczymy, czy to jest to. Pewnie tak. No, dokładnie, dobra. Super, dzięki. Nie kumam do końca, czemu tak mało pracowników pracuje w kopalni. No, fanatyk dobrze to wykombinował. No ale oni widzicie, bo oni stają w miejscu, bo dobra, coś trzeba wymyślić z tym węglem. Jakieś składy. Już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba zrobić skład. Coś jak skład węgla. Załadunek, rozładunek i ten. O, na przykład węgla byśmy mogli mieć. Ale to nie może tak być, bo ja muszę mieć taki... O. O to mi chodzi, widzicie? Bo teraz... będzie można ten taśmociąg... Widzicie to? Nie do końca kumam, jak te drogi są budowane.
Może ja się przepnę na inny ten, na inny port. Jak to teraz, teraz jest cicho, co? Dobra. Nie wiem, czy mnie teraz słychać, czy nie, bo przepiłem się na inną linię ze wzmacniacza i może, nie wiem, może tamta jest zawalona i koniec. Czy oni z nocy też pracują? Całą dobę kopalnia pracuje, no, mój tata też na nocki robi. Dobra, to jest ten, co do zajezdni trafił. Coś jest z trasą, nie tak? Aha, już wiem, chyba oni nie mogą przejechać przez zajezdnię tak sobie o po prostu. Muszę mieć ominkę. Ten, że może jak jest wjazd z dwóch stron, to po coś. Co jakiś czas cię gorzej słychać, ciszej. Nie wiem, ciągle tak jest, czy teraz jest inaczej? Może jeszcze tam jakaś linia wchodzi?
Jest wspaniale, no na pewno. Aha, bo to jest Tartak, zakład celny. Tartak, miejsce wycinki drzew, dobra. To jest ten z wywrotkami. Można ją nazwać inaczej. Zmień nazwę linii. Węgiel. Węgiel. Nie, nie sprzedaj wszystkie pojazdy. O. Ten też będzie węgiel woził. No bo żeby zacząć zarabiać, to ja muszę chyba trochę więcej sprzedawać niż tylko ten węgiel. Które oni go strasznie powoli ładują. Widzicie to? Dobra, teraz będzie kit. Jak się przesuwa tą linię wyżej? Usuń przystanek. Bo to po prostu ten plac załadunkowy bardzo powoli ładuje węgiel na bagażnik. Aha, budynek jest bez zasilania, bo ponieważ czemu? Się to zasilanie. Mam dziwne wrażenie, że jak tak będę robił, to zbankrutuję. Nie wiem, czy ta na przykład droga tu musi być, czy nie musi być. Co się zrobi z tymi drogami? To jest jakieś porąbane. Czy ich powaliło doszczętnie?
prąd. Dobra, czy tu robią węgiel? Robią. Czy tu robią węgiel? Ale bardzo mało pracowników. Rondo zrobili z jednym zjazdem wylew. No nie wiem, no. Dobra, no ale problemem są finanse moje. Statystyki. Import, eksport, patrzcie. Eksport materiałów. Co to znaczy blok? Aha, ile my eksportujemy? Dobra, za 3000. Import. Coś stało? Nowy miesiąc? Okej, okay, czyli w zeszłym miesiącu, w marcu mieliśmy tak, 300 tysięcy importu i 3000 eksportu. Pomysły, jak wyeksportować coś? No ja wiem, że import uwzględnia koszt budynków, no ale... My jedyne co eksportujemy... Zaproszenie imigrantów, patrzcie, za 205 tysięcy. Zagraniczna siła robocza, 264, to jest chyba budowa budynków, nie? A zarobków nie mamy żadnych. Wiecie, mamy, no nie wiem, no to te budowania pewnie zajmują dużo kasy. Budowa elektrowni węglowej i sprzedawać. Pamiętaj, ale że prąd, tak? No jest to jakaś myśl na pewno. Tylko czy my ją musimy w jakimś konkretnym miejscu włączać? No ja bym mógł tutaj gdzieś wybudować. O, tu w górach na przykład. Czy ja mogę sobie eksportować? Pewnie nie mogę sobie eksportować prądu, tak jak wiecie. I niech ona się tu buduje. No dobra, będziemy eksportować prąd najwyżej. Jeśli tak elektrownia nie będzie działać, to zbankrutuje. Więc mam nadzieję, że będzie. Strasznie dużo materiałów, stal, beton. Może chociaż beton bym zaczął produkować, jakieś wiecie, żwirownie czy coś. No można
można budować, elektrownia się chyba długo stawia, wiecie. Tu mnie też interesuje. Produkcja zatrzymana. Bo? No bo jest chyba za ciepło, nie? Bez zasilania? A to czemu? Dlaczego? Czemu miał być bez zasilania? Ten też jest bez zasilania, aha. A, bo ja to przełączam, okej. Okay. Myślałem, że to jest po prostu, że ja sobie tam zerkam, co się dzieje. A to jest albo import, albo eksport. No dobra, ale z 2% bezrobociem to my wiele nie podziałamy tu. Jak się wynajduje bloki z wielkiej płyty? Jakieś badania się robi, ale nie wiem jak. Biura budowy, budownictwo, cementownia. Na Uniwerku Technicznym. Ale nie postawię, bo to strasznie drogie. Dobra, na razie bloki chyba możemy stawiać sami takie, wiecie, takie zwykłe. Że oni stąd prąd mogą brać, ale do pracy będą jeździć, chodzić. Są te przejścia dość istotne, bo oni bez tych przejść to oni w ogóle do roboty nie będą chodzić, nie? To jest takie kurde leszcze. Tu w ogóle można jakieś schody stalowe, schody, kładki. Nie wiem, na czym to polega. I czy tu by się na przykład takie dało zrobić, myślicie? Zróbmy tu jakieś schody. Zobaczymy, może się uda schody postawić. Jakąś kładkę do nich, czy coś takiego. Na przykład czemu tu się nie da postawić takiej kładki? Budowę blokuje wzgórze.
Czekajcie, coś tu było. O. Dobra, co z tym prądem teraz? No, mają dostęp pracownicy do tego. Okej, dobra, produkuję. Ale ile produkuje, bo nie widzę. Jest to gdzieś napisane? Czy elektrownia potrzebuje sama prąd, żeby działać? Chyba tak. A skąd ona bierze? Sama od siebie? Kto ją uruchamia w takim razie? Dobra, czyli tu produkujemy prąd, tak? Dobra, to musimy teraz z tą elektrownią podłączyć zwykłe linie energetyczne. I wydaje mi się, że gdybyśmy tą na przykład podłączyli linię... Nie takim, tylko takim. Piękna, co skupię z tą drogą. No dobra, niech mają. Czyli teraz tak. Takie mniejsze linie tu się podłącza, czyli podłączamy to i to, a to do elektrowni. Jakąś drogę tu budujemy, nie wiem po co, ale produkujemy tą energię, tak? To mogę teraz zburzyć tą, ten import i dać tylko eksport, tak? A ci co teraz prądu nie będą mieli? Nie. No i ona sobie produkuje. A my sobie teraz eksportujemy, rozumiem, tak? A wszystko działa nam. Nie, tu nie ma zasilania na przykład. Czemu? Aha, dobra, już wiem czemu. Bo oni biorą... Bezpośrednio stąd brali.
Czarny słup jest chyba taki. Teraz chyba już powinien być ten prąd. Dobra, teraz już mają zasilanie. Chodziło o to, żeby tu po prostu nie brać. A tu tylko eksportować 10 MW, ale czy my w ogóle produkujemy 10? Ja nie wiem, ile my produkujemy, bo nie wiem, gdzie jest wgląd. Jak budujesz drogi, to chyba kołkiem od myszki kąt się ustawiało. Ta, coś tam jest z tym kątem. Ile ja produkuję teraz energii? 11? A jak eksportuję, to jest szansa, że wyeksportuję, ale mam niskie bezrobocie. Jest szansa, że tak wyeksportuję, że sam nie będę miał, czy raczej tak się nie dzieje? Chyba nie. Co? No dobra, to ja chcę teraz zobaczyć, jak ja wyeksportowuję energię. O, popatrzcie, jak nam idzie w górę kasa. Widzicie to? To chyba z energii. Nie wiem, gdzie to można zobaczyć. Blok komunistyczny, import materiałów. No, teraz ruszył ten eksport. Wydaje mi się, że to chyba jest ten prąd. To musi być. O, jest energia, patrzcie. Ale idzie. O, dużo idzie, tylko mało kasy z tego. Z węgla więcej coś. No dobra, ale lepszy rydz niż nic, jak to mówią, nie? Maksymalna wielkość mocy na sprzedaż 18, no i produkujemy 18. Maksymalna oczywiście, bo nie wiem, czy chcemy tyle. Zapieprza teraz energia deski. Z desek też dobry. Wydaje mi się, że teraz, bo żeśmy tyle pieniędzy wydali, nie wiem, czy w ogóle, czy my jesteśmy się w stanie utrzymać. No, węgla mamy na eksport dużo, tylko ciężarówek nie. Ci deskarze tu ścinają. Nie ma kto tego z lasu wywieźć. Załadunek 29, 20, 20. Chodzi o to, żeby oni teraz to wszystko, co nacieli, to tu wwieźli do tego składu, bo ci już nie mają co robić, przerabiać i wywozić, nie? No rośnie nam ten eksport. Węgiel to na spokojnie, bo... O kurde, my już 2 godziny gramy, bez żadnej przerwy. Moim zdaniem największy problem jest budownictwo, czyli tak, nie mamy biura budowy. Nie, mamy chyba biuro budowy. Rozbiórkę to nie jest ważne. Cementownia, wiecie, trzeba mieć cementownię, trzeba mieć żwirownię, kamieniołom, skład przeróbki kruszywa, te rzeczy trzeba mieć, bo my bardzo dużo chyba płacimy za... Źródło materiałów robotników. Nie, i teraz się zastanowić, co tu by trzeba było. Materiały sypkie na przykład. A widzicie, tu na przykład koparkę trzeba mieć, wywrotkę.
teraz, bo to jest chyba, że jak budujemy drogę, to ja ją mogę budować jakoś, wiecie, ze swoich albo z cudzych. No i teraz tu ja bym chciał, żeby ta wywrotka na przykład. Widzicie, betonowóz i inne takie. Oj, może na mapie Polski to ja chyba nie widziałem. Jak się poduczysz co i jak w grze, to zagraj sobie w trybie kosmonaut, gdzie nie ma wcale budowania automatycznego, całkiem inny gameplay i 100% rekomenduję, chyba że cierpliwości nie masz. Znaczy ja bym chciał tutaj na przykład, bo nie wiem, czy mam teraz to biuro budowy i tak dalej, mam tutaj zacząć, bo z tego co pamiętam, to chyba właśnie problem polegał na tym, że za mało miałem tego, że ja wszystko buduję z importu, przyjeżdżają jacyś robotnicy i mi to budują, zamiast ja sobie sam, nie, wiecie, budować. To był chyba największy problem w tej grze, nie? Ale, nie wiem, co to jest 1 równa się 6? Aha, że można mieć taki ten, dobra. Przerwa, chwila przerwy, bo nam nasze sowiecki tutaj kołchozik powoli się buduje. Jeśli mamy eksperta na czacie, Omega, jeśli ty jesteś ekspertem, to poczekaj do po przerwy, jeśli masz czas. Bo ja tu mam właśnie kilka pytań, bo chciałbym zacząć tą żwirownię robić, ten beton i tak dalej, żeby wszystkie budowy później szły z jakiegoś, nie wiem, z moich magazynów. Jeśli jest to możliwe, to jakbyś na przykład teraz coś napisał, to ja po przerwie to przeczytam sobie na czacie i też będziemy już wiedzieć wszystko.